Widzimy się zaraz po polskim El Clasico, czyli skończyło nam się spotkanie w Poznaniu. Lech Poznań remisuje bezbramkowo z Legią Warszawa. No i muszę powiedzieć szczerze, że zawiodłem się potężnie. Miałem duży apetyt co do tego spotkania. No przede wszystkim bardzo interesujący mecz wcześniej, który omawiałem. Zachęcam Was oczywiście do tego podcastu, czyli konfrontacja Górnika Zabrze z Zagłębiem Lublin. No tutaj oczekiwałem naprawdę jakiegoś deseru piłkarskiego święta. Mecz bardzo napompowany. Pamiętajmy, że te konfrontacje no, w teorii można tak powiedzieć, drużyn najbardziej utytułowanych i najlepszych w ciągu ostatniej, no nie wiem, dekady. A tutaj potężna kiszka. Nie wiem, czy oglądałem bardziej jakieś starcie KSW, Fame MMA, czy pojedynek piłkarski. Bardzo dużo walki, takiej brzydkiej walki, brutalności, no ale też odniosę się do tego, co się działo na trybunach. No duży podziw i szacunek do Tobiasza, bramkarza Legii, który wytrzymał to wszystko, bo szczerze powiedziawszy, na jego miejscu to nie wiem, czy chciałbym dalej grać w piłkę, czy odwracać się i po prostu machnąć na to ręką i zrezygnować. Też ta sytuacja Jędrzejczyka, który nie wytrzymał ciśnienia, mam wrażenie, że w ogóle stoper Legii jest jakiś sfrustrowany od początku sezonu, jego gra nie zadowala. Nie wiem, czy tutaj też to chodzi o te sprawy kapitańskie, bo wiemy, że na początku sezonu był pewien problem o treści takiej, że ta opaska kapitańska, która przechodziła trochę z rąk do rąk, początkowo to Wieteska był kapitanem Legionistów, później Josue ubrał ją na ramię, gdzieś tam pominięty cały czas w tej hierarchii, no przecież tak zasłużony piłkarz jak Artur Jędrzejczyk, ale mniejsza o to, oczywiście faul ewidentny i tu nie ma co protestować. W ogóle na koncie piłkarzy z Warszawy, słuchajcie, aż łącznie to jest 7 żółtych kartek, 2 żółte zgarnął oczywiście Jędrzejczyk i włapał w konsekwencji kartkę czerwoną. Legia Warszawa, jak mam patrzeć na takie pozytywy, no bo jakieś trzeba ze siłą rzeczy znaleźć, no to na pewno konsekwentna gra w defensywie, tylko w defensywie, nie powiem tutaj jak mawiał klasyk, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, więc gra w obronie była całkiem skuteczna i pragmatyczna, zwłaszcza w pierwszej połowie, naprawdę ten środek pola był skondensowany, mało było miejsca dla Lecha Poznań, który lubi kreatywnie grać i stwarzać sobie szybkie, kombinacyjne akcje, no tutaj to był z tym duży problem, ale problem też wynikający z miałkiej gry Lecha. Był taki symboliczny obrazek mniej więcej w drugiej połowie, kiedy Lech prowadził piłkę od lewej do prawej, od przodu do tyłu, nie mógł absolutnie się wedrzeć w szyki Legii, ale to dlatego, że brakowało tempa, przyspieszenia. Nieźle grał Skóraś, no absolutnie jeden z piłkarzy meczu, jak nie najlepszy. Natomiast poza wspomnianym Skurasiem, Amaral, Mikael Iszak zwłaszcza, czy inni piłkarze ofensywni, no po prostu zawiedli. Mam wrażenie, że wszystko jest oparte na barkach 22-latka, który przecież przed sezonem, czy właściwie w poprzednich rozgrywkach, no był piłkarzem rezerwowym, zmiennikiem w tej chwili, to jest kluczowa postać w ofensywie i na niego właśnie wszystko jest grane. Ciężko tak naprawdę zrobić różnicę jednym piłkarzem, który się wyróżnia, natomiast też nie ukrywam, że piłkarze Legii grali poniżej oczekiwań i też po prostu zawiedli. Nie stworzyli sobie żadnej kolorowej sytuacji, jakby statystyka celnych strzałów to potwierdza, bo 0 na koncie drużyny z Warszawy, natomiast Lech też się nie popisał, bo poza sytuacją Amarala z pierwszych minut, kiedy powinien strzelić bramkę, a świetnie interweniował Tobiasz i sytuacji Kwerkwe-Skilliego w 40 chyba drugiej minucie w pierwszej połowie, kiedy strzelał, no tak naprawdę też nie dochodziło do groźnych sytuacji. Podsumowując, mecz rozczarował, liczyłem na więcej, chociaż podskórnie przeczuwałem, że w tym meczu padnie maksymalnie jeden gol, no albo najprawdopodobniej skończy się właśnie wynikiem bezbramkowym. Tak wygląda tabela na szybko. Słuchajcie, no Legia jest liderem po tym spotkaniu. Oczywiście punkt na ich koncie daje im 21 oczek łącznie. Lech Poznań to jest pozycja numer 8. Dzięki, tak to wyglądało. Zachęcam Was od razu na podcast ze spotkania Pogoń Szczecin-Lechia, a później przenosimy się do Słonecznej Majorki na spotkanie Majorka-Barca, bo również po tym spotkaniu nagram podcast po końcowym gwizdku. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.